Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejna pogadanka na temat kangurka kaonowego. I jest trochę do pogadania, bo ostatnia pogadanka, z jaką robiliśmy z Michałem, była dobre, nie wiem, chyba miesiąc temu? Miesiąc, już dwa chyba minęły nawet. Kurde, jak ten czas leci. I gadaliśmy wtedy oczywiście o samym wydaniu kangurka kao, co chcielibyśmy z tej po prostu gry wyciągnąć, że tak powiem, bo nie mieliśmy za bardzo wtedy za dużo info, było po prostu logo i tyle, i zapowiedź, że nowy kangurek KO wychodzi. No nie za dużo info, żeby coś zrobić, ale i tak wyszła z tego chyba nawet godzinna pogadanka. Teraz jest troszeczkę więcej info i po prostu z racji tego, że właśnie dosłownie nie wiem, godzinę temu w zasadzie zostało pokazane największe info póki co do tej gry, to po prostu stwierdziłem, że nie warto nawet robić o takich pomniejszych rzeczach, typu no, został koncept art nowy pokazany i w zasadzie nic poza tym więcej nie było takiego ciekawego. Więc stwierdziłem, że po prostu poczekam, no tam parę się nazbiera, to się zrobi następną pogadankę i wtedy będzie warte zachodu, że tak to nazwę. I kurde, się nazbierało troszeczkę. Miałem już to robić, jak pokazali inny koncept art, dokładnie mówiąc poziomu, ale stwierdziłem, że tego nie zrobię, bo po prostu coś się jeszcze tam nazbiera i tyle, i będzie po prostu można o tym trochę pogadać. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Teaser designu KO. To była rzecz, którą rozwaliła wszystkich, bo wiecie, ja pochodzący z fandomu Sonika, było to dla mnie dosyć dziwne, widząc pozytywną reakcję na sylwetkę nowego designu. Oczywiście żart musi być o Sonic Boom i oryginalnym designie Sonika w filmie. Ale no, po prostu ten koncept art po prostu wygląda zarąbiście. Poruszałem to też w tej poprzedniej pogadance, że bardzo tutaj jest dla mnie feeling Spyro Reignited Trilogy i po prostu nadal to odczuwam w tym koncepcie, że jest po prostu tak bajkowo i to autentycznie dobrze wygląda. Oczywiście no, designu KO nadal nie widzimy, chociaż bardzo dużo ludzi zauważyło, że nie wygląda to, jakby miał te swoje odstające wielkie oczy. Jeśli zauważymy na jego głowę, to bardziej wygląda, jakby miał jakąś taką fryzurkę. Niektórzy mówią, że to jakaś była korona czy coś w tym stylu. Nie, korona jaka jest na świecie obecnie. Ale no, nie widać za bardzo oczu, a jednak w designie KO oczy bardzo wystają i jest to zauważalne, tutaj tego nie ma. Przez co ja osobiście myślałem, że design KO bardziej pójdzie w to, co było na Game Boy Advance. W grafikach promocyjnych KO 1, po prostu grafikach promocyjnych i KO na Game Boyu, KO miał po prostu oczy w cudzysłowie normalne, czyli takie, wiecie, złączone z głową. Tu wygląda, jakby to miało właśnie iść tą drogą, co osobiście ja nie jestem za bardzo, wiecie, przeciwny, bo wiedziałem, że jakiś redesign będzie musiał być. Ale no nie, no musiałbym to zobaczyć, wiecie, tak w pełni, żeby ocenić, bo jak na razie, że mam się tylko domyślać, że KO nie ma tych swoich ikonicznych oczu, to już fan. Bo wiecie, no równie dobrze ten redesign mógł być jakiś wczesny, wiecie, to jest concept art, to nie jest odzwierciedlenie, jak wygląda autentyczna gra. Więc równie dobrze concept art mógł być taki, a KO może zupełnie inaczej wyglądać. Swoją drogą, wydaje mi się, że specjalnie został KO tutaj, że tak powiem, wyczerniony. Fajnie by było, jakby później dali ten koncept art, wiecie, z normalną, z pokolorowanym KO, że tak to nazwę. Bo ten koncept art wygląda niesamowicie, po prostu póki co te koncept arty, jakie pokazują, wyglądają nieziemsko i ktokolwiek robi te koncept arty, mam nadzieję, że dadzą plakaty, bo chciałbym mieć naprawdę, nie wiem, autograf tego człowieka, który robi te koncept arty, wyglądają nieziemsko. To by było świetne, wiecie, plakaty jakby w ogóle dawali, to by było świetne. Ja tak bardzo chcę jakiś plakat z KO, bo ostatnio się trochę wkręciłem w plakaty, mam obecnie tylko z mam bądź co bądź jednak tylko póki co z Spyro Reignited Trilogy i Sonic Movie, ale mam nadzieję, że
prędzej czy później będę miał trochę ich więcej. I Kao bardzo bym chciał. W szczególności jak concept arty tak wyglądają, to jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał box art. O ile będzie, no bo kurde, bardzo bym chciał, żeby ta gra została wydana pudełkowo. Nie przychylam się do tego. Moje spodziewania się do tego, czy będzie pudełkowo, są dosyć niskie. Bo Tate za bardzo... Nie wiem w sumie, jak to będzie, ale bardzo bym chciał, żeby została wydana pudełkowo, ale... jestem, można powiedzieć, przygotowany na to, że będzie na przykład ekskluzywna. Cyfrowo. Co byłoby trochę do dupy, ale no cóż, bywa, że tak powiem. I to w zasadzie tyle, co mogę o tym powiedzieć w koncepcji. No jest ładny, pokazuje nam mniej więcej, jak będzie Kao wyglądał. Bardzo lubię to, że teraz tego rękawice bokserskie są po prostu komicznie wielkie. To jest bardzo fajne. I jego ogon wreszcie nie wygląda, jakby był sznurkiem. Bo jedna rzecz, którą bardzo mnie dziwiło w designie Kao od Kao dwójki, że jego po prostu jego ogon po prostu stał się taki mały, taki chudy, że to było po prostu no trochę jak ogon szczura to wyglądało, więc fajnie, że w cudzysłowie robią anatomicznie poprawnego kangura tutaj. I no, tyle mam w zasadzie do powiedzenia. Następny concept art, jaki został pokazany, to jest poziomu jakiegoś. Mi to wygląda bardzo jak Hub World, bo... Cholera. Mi to bardzo wygląda jak Hub World, dlatego że... można tu widzieć jakby parę wejść. Jedno jest tutaj po lewej w jaskini. Po prawej tutaj widzimy... w drzewie. Wydaje mi się, że to są wyjścia do poziomów. Nie jestem do końca przekonany, ale mówię. Bo równie dobrze to mogą być, wiecie, jakieś, nie wiem, powiedzmy tutaj po prawej to równie dobrze, że może to być sklep, powiedzmy, albo tutaj po lewej właśnie może być, w sumie nie wiem, co może być, ale po prostu po prawej, wiecie, z tą tabliczką, jak tutaj jest, bardzo mi to wygląda jak sklep. Bardzo po prostu myślę, że to jest hub, że wiecie, że tu się rozpoczyna gra i po prostu idziemy z tym jakoś, że coś się tu dzieje, wiecie, że tu jest ten kryształ, który jest, który to drzewo przytula i on wydaje jakąś tą energię i to zatruwa wodę czy coś w ten stylu, nie wiem, ale w każdym razie to... No mówię, ten kryształ na pewno będzie jakoś związany z fabułą gry. No bo to inaczej się nie da po prostu. I jestem ciekaw, bo to drzewo też pewnie będzie miało jakieś tam znaczenie, że pewnie te, nie wiem, owoce będą jakieś super duper albo coś w tym stylu. Nie wiem, na serio nie wiem autentycznie, ale biorąc pod uwagę, że ten kryształ wygląda na to, że ma jakąś energię i to drzewo jakoś się pochłania, to sądzę, że te owoce będą też miały jakąś rolę, że nie wiem, że Hunter odkryje, że te, nie wiem, owoce dają jakąś super duper moc, albo są, nie wiem, ze złota zrobione i będzie je kradł, czy coś w tym stylu, bo widzę już od razu, że te owoce na drzewie i te owoce, co widzimy tutaj, te przypominające, powiedzmy, kasztany, tylko żółte, czy tam jasnozielone, nie wiem w sumie, to nie są te same, bo te na drzewie wyglądają bardziej jak takie jabłko. A tutaj, no, jak wspomniałem, kasztany. Zobaczcie, no bo równie dobrze, no to, no wiecie, z daleka tam mniej detali można rysować, więc nie wiem, równie dobrze to może być ten sam owoc, po prostu wygląda inaczej, bo jest z oddali. Ciekawy jestem, jak będzie właśnie ten kryształ działał, że... Nie wiem, przez tą wodę będzie jakaś się, wiecie, energia poruszała, czy coś w tym stylu i jakoś, nie wiem, mutowała, powiedzmy, spokojne zwierzęta. Gdzieś był jakiś koncept właśnie takiej gry, tylko nie pamiętam, gdzie to było. Chciałbym powiedzieć Crash of the Titans, ale to nie miało nic za bardzo wspólnego z czymś takim. Że po prostu coś mutowało gry, tylko coś mutowało zwierzęta, tylko po prostu, no, główny antagonista to robił. Bo tutaj to jest po prostu kryształ jakiś randomowy. Ale, no, kto wie, no, od razu pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to po prawej możemy zauważyć trzy jasne zielone punkty, co mi bardzo przypomina duszki lasu z Kao Trójki.
co wydaje mi się ciekawe, już od razu można wiedzieć, że fabuła gry, wiecie, nie będzie się skupiała na tym, że daj mi 3000 dukatów albo spadaj. Tylko coś już będzie właśnie tak, z naturą bardziej właśnie jak KO3, że właśnie mamy te duszki. Oczywiście to nie wiadomo, czy to są duszki losów, niedobrze, to może być jakaś randomowa rzecz do zbierania, nie mająca nic wspólnego z duszkami lasu z KO3, ale kto wie. Ja chciałbym myśleć, że to jest właśnie rzecz, która została przyniesiona z KO3 i to by było cool, no. Coś musimy zbierać, no to jest platformówka, no. Wiele też ludzi myślało, że to oznacza open world. Bardzo bym nie chciał, żeby to było open world, wiecie, no. Hub jako hub. Okej, okay, spoko, może być jakiś, powiedzmy, open, że wiecie, jakieś sekrety tutaj są, coś tu tutaj do porobienia, jest dosyć duży. To jest spoko, ale nie chciałbym, żeby to się przeniosło też na poziomy. Fajnie by było jakby, wiecie, było po prostu przeniesienie płynne do poziomów. Typu, nie wiem, no weźmy to drzewo na przykład, no wchodzimy do tego drzewa i sobie po prostu idziemy. I ten most dalej nas prowadzi do jakiegoś tam drzewa, z tego drzewa jest inny most i przechodzimy do jakiegoś poziomu leśnego, co nie? Albo dżunglowego, czy coś w tym stylu, nie wiem po prostu. I to by było fajne, jakby tak, wiecie, było po prostu płynne przejście do poziomu, a nie na przykład jak w KO2, że cześć Bobrze! I nagle jesteśmy w Bobrowym lesie tak z dupy znikąd, po prostu się przenosimy, nie, teleportacja czy coś w tym stylu. Nie wiem jak to rozwiążę, bo właśnie bardziej bym chciał, żeby było to płynne przejście do poziomu. I jak zwykle, no bardzo ładnie wygląda ten koncept, po prostu tak po prostu jest praca nad tymi konceptami w tej grze, że nie, ja nie mogę. Ja naprawdę chciałbym, żeby jakiś artbook powstał tego KO, bo nawet z całej serii mogłyby, wiecie, no wiecie, artbook Kangurka KO, po prostu o, wydajemy, wiecie, KO 2020, to kurde, damy też artbook, w którym ogólnie jest cała seria, to by było nieziemskie, bardzo bym chciał, żeby to się stało. Tej dwóch, no zróbcie to, ja chcę jakikolwiek merch z tego KO, wiecie, plakaty, kurde, jakieś przypinki, nie wiem, kurde. No, znaczy przypinki i plakaty to może byłoby na Pixel Heaven. Z racji pandemii to nie wiem do końca, chociaż szczerze powiedziawszy, w zależności kiedy Pixel Heaven będzie, to może się nawet na niego wybiorę, tylko po to, żeby zobaczyć, czy coś z KO będzie. Ale wiecie, no przypinki, smyczki, kurde, plakaty. Przypinki, smyczki, plakaty, kurde, nie wiem. Nie wiem, co jeszcze może być. Ale właśnie artbook, kurde, pluszaki, to wszystko można zrobić po prostu. I to jest... nie wiem, nie mam słów po prostu. Chciałbym po prostu coś mieć fizycznego poza grą. Żeby... chcę wam dać moje pieniądze, kurde. Ale to w zasadzie tyle, co możemy powiedzieć o tym... o tym hubworldzie. Mówię, mi się wydaje, że to może być hubworld. Nie sądzę, że to jest wiecie, normalny poziom. Nie wygląda po prostu, jest za bardzo otwarty według mnie, jest ma tą taką wydaje się mieć taką okrągły kształt layoutu i tak dalej, więc nie sądzę, że jest to poziom po prostu, bo wiecie, poziomy są bardziej liniowe ułożone. Mam nadzieję, że to nie jest do open world, że wiecie, no bo jak open world to w zasadzie wszystkie poziomy są bardzo takie okrągłe. Jak jest liniowa, to jest, no wiecie, no w linii to idzie, a nie w kółko. I to tyle po prostu mam z powiedzenia o tym. No i ostatni, największy póki co. Czyli filmik po prostu. To jest, można powiedzieć, najbliższe, co mamy do gameplayu póki co. Tego KO. I Boże, to wygląda pięknie. Bardzo mi się podoba użycie tej prostej grafiki. Znaczy, to jest tak, to jest taka trochę prosta, a jednocześnie detaliczna. Na przykład, no wiecie, te drzewa mają dużo detali. Ale no, na przykład taka woda jest bardzo prosta i trawa też dosyć... jest proste. Na początku myślałem w ogóle, że to są płaskie kolory. To nie jest dobre określenie, ale
bear with me. Po prostu wiecie, jednokolorowe, ale ewidentnie jest tu jakaś tekstura. I to mi się podoba. Jest powiedzmy taki dobry poziom. Widzimy tu kao, żeby nie było, że nie widzę. Widzimy tu kao. Kurde, to wygląda pięknie. To jest takie według mnie połączenie Spyro Reignited Trilogy i trochę Yooka-Laylee. Bo Yooka-Laylee miał trochę taką prostszą grafikę. No, Spyro to oczywiście bardziej detaliczną i bajkową. Znaczy obie miały takie bajkowe, ale no Spyro trochę bardziej to w inny poziom poszedł. I to jest takie połączenie bardzo ładne według mnie i uwielbiam, jak to wygląda, że no jest tu kao. Nie widzimy oczywiście go całego, tylko jego stopy i ogon i rękawice bokserskie w zasadzie to tyle i trochę jego uszów, ale nie widzimy jego twarzy. A Tate po prostu nie chcecie nam go pokazać. Nie chcecie nam go pokazać, ale wydaje mi się, że to będzie, że to nadal się dzieje w hubie, że to jest po prostu ta lokacja w hubie, ewentualnie poziom tutorialowy, gdzie się zaczyna gra. Trochę taki vibe Raymana, bo wiecie, no w Raymanie też się to gra teoretycznie zaczęła od tego, że Rayman był w hamaku, tutaj też jest hamak. Ale kurde no. Nie wiem tak naprawdę, gdzie się to dzieje. Mówię, albo to jest poziom tutorialowy, ten pierwszy, najpierwsiejszy, albo to jest w tym hub worldzie i sobie po prostu, to jest, nie wiem, jakaś taka tylnia część tego hub worldu. I po prostu tu się zaczyna gra i o, jesteś w hub worldzie i rób sobie tam co chcesz. Nie mam za bardzo coś tutaj do dodania, no jest to ten KO, nie widzimy go nic, tak naprawdę. Z tego co widzimy wygląda dobrze, ale no nie widzimy za dużo. Kurde, jak ja chcę już po prostu, żeby ta gra wyszła, po prostu już czekam na datę wydania, dajcie mi boxa, dajcie mi kurde design kao, ja po prostu chcę wszystko wiedzieć o tej grze, to wygląda świetnie, autentycznie ja to widzę, jak to po prostu wygląda świetnie, tylko po prostu czekam teraz na gameplay taki pełnoprawny. I pokazujcie mi wszystko, już kupuję, już po prostu pre-order na PS4 jest. Bo jak po prostu błagam, że to jest na konsolę. Błagam, że to jest na konsolę. Ja wiem, że generacja nowych konsol przychodzi i tak dalej. I tak naprawdę nie wiem, czy Tate już ma dev kity do Xbox Series X i PS5. Ale błagam, żeby to było na konsolę. Jak ja bym kurde grał, jakby to było na konsolę. To jest nieziemskie. No bo Switch nie sądzę, że nie będzie. Switch to pewnie jeszcze parę lat ma ze swojego życia i to na pewno będzie na Switchu. Ale te nowe, kurde, no ja chcę. Po prostu pre-order jest, będzie, znaczy. Jak to będzie na PS4, to już wiecie, day one let's play. Może nawet stream, nie wiem w sumie co zrobię, ale na pewno coś będzie day one. I ojej. Może wiecie, tej jakaś prasówka przedpremierowa, coś w tym stylu? Nie wiem, co. Już po prostu rzucam takie pomysły głupie, że o Jezu. Ale to by było na tyle chyba z tej pogadanki. Mówię, no tak naprawdę jedyne co mogę tutaj powiedzieć, to że się jestem podjarany tym wszystkim. I trochę w sumie to jest śmieszne, że wiecie, po prostu dlatego, że logo tylko pokazali już godzina pogadanki, tutaj dwa concept arty i w cudzysłowie gameplay i wyrobiłem się w 20 minut. Ale wow. Nic dodać, nic ująć. Ja naprawdę chcę, żeby to się udało i po prostu Tate póki co pokazuje bardzo dobre rzeczy. Nie pokazują tego, powiedziałbym, za szybko. Ewidentnie robią to tak, że no pokazujemy, ludzie się tym podjarają i to tyle w zasadzie. No podjarają się, będą o tym gadać. Poczekamy chwilę i damy kolejną rzecz. I to jest fajne. Znaczy faktem między tym gameplayem a ostatnim koncept artem było prawie 3 tygodnie różnicy, podczas gdy między właśnie tym ostatnim koncept artem a gdzie to było? A jeszcze wcześniejszym były dwa. Dwa już trochę wchodzące w trzy, więc widzę, że takie poruszanie
ich strategia wygląda tak, że chyba właśnie tak 2-3 tygodnie i dostajemy jakąś nową rzecz. Więc kto wie, może za 2-3 tygodnie dostaniemy release date. To byłoby spoko. Chociaż wiedzieć, kiedy ta gra wyjdzie. Już nawet nie mówię o gameplayu i tak dalej, po prostu chciałbym wiedzieć, kiedy ta gra wyjdzie. No i no, oczywiście wbijajcie na Twittera Tate, oczywiście na też Discord Tate, bo tam oczywiście są też newsy o KO czasem. I na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. To było wszystko ode mnie. Dzięki wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało i zasubskrybujcie. No i na razie, cześć. Pa, pa.